Opowiem wam dzisiaj o czymś bardzo ważnym. O chrzcie w imię Jezusa. By wyjaśnić jego znaczenie, posłużę się pewnym przykładem. Otóż zawsze, niezależnie od pory roku, niezależnie od pory dnia lub nocy, niezależnie od tego, co robię lub gdzie jestem, noszę przy sobie, a właściwie noszę na sobie pewną bardzo małą, ale niesamowicie ważną rzecz. To złota obrączka. Zacząłem ją nosić 28 kwietnia 1984 roku, w sobotę. Zacząłem ją nosić na znak, jako pieczęć, jako świadectwo albo jako dowód, że pewnej młodej kobiecie oświadczyłem, że biorę ją sobie za żonę. I obiecałem wówczas, że z pomocą Bożą będę dbał o jej dobro doczesne i wieczne, będę ją kochał i będę jej wierny, będę ją szanował i pocieszał i dołożę wszelkich starań, aby być dla niej tym, kim Chrystus jest dla Kościoła. Kochałem tę młodą kobietę, przyjaźniłem się z nią i podziwiałem ją, zanim złożyłem jej moje obietnice, ale od dnia naszych obietnic staliśmy się mężem i żoną. Zamieszkaliśmy razem i zaczęliśmy tworzyć rodzinę. Każdy przykład ma swoje niedociągnięcia, ten mój też. Ale można powiedzieć, że dniem takich zaślubin z Jezusem jest chrzest. Chrzest jest wyrazem, przypieczętowaniem i świadectwem tego, że człowiek chce już na zawsze żyć z Jezusem. W ten sposób człowiek szczerze o to prosi i szczerze obiecuje swoją wierność Jezusowi. Tak jak twoi rodzice noszą na palcach obrączki na dowód tego, że w określonym dniu stali się dla siebie mężem i żoną. Tak prawdopodobnie pewne ich zdjęcia lub wpisy w Bibliach dowodzą tego, że ochrzcili się i rozpoczęli nowe życie z Jezusem. Oczywiście możesz kochać Jezusa, przyjaźnić się z Nim i podziwiać Go nawet przed chrztem. Jeśli jednak wasza przyjaźń będzie się rozwijać, to na pewno przyjdzie taki dzień, kiedy zapragniesz się ochrzcić, tak jak twoi rodzice i tak jak Pan Jezus. Twój chrzest może wyglądać choćby tak jak ten. Być może potrzeba ci jeszcze paru lat, aby podjąć decyzję o chrzcie. Ale jeśli ją podejmiesz, daj o tym znać twojej mamusi, tatusiowi i Kościołowi. A póki co, przyjaźnij się z Jezusem. Spotkajmy się też w niedzielę. Osobiście lub w internecie. Do zobaczenia.